Witajcie wszyscy! Z tej strony po raz kolejny Starkey, znowu Sekiro. Tak dalej podczas serii tej całej maratonijskiej. Zresztą pewnie to widzicie na miniaturze. I widzimy się w miejscu, w którym w sumie byłem. Pamiętacie? Tutaj w ten sposób chciałem te plecy robić samurajowi tutaj nim. Tym wszystkim. Gdyż, no jak mówiłem, utknęłem, nie mogłem niczego znaleźć. I stwierdziłem, że w sumie czemu nie, ten jeden raz mogę posiłkować się jakąś Wikipedią czy czymś, czy, no, wiki. Akurat skorzystam z Extra Life. Ponoć jest tu gdzieś po prostu jakiś NPC i w ogóle zadanie takie pseudo. W ogóle coś zapominałem. Nie czytam dalej, po prostu jak zauważyłem pierwszą rzecz, której nie znam, to od razu krok naprzód i no, wracam do gry. Czyli że chyba jednak miałem rację, że... Znaczy nie miałem rację, tylko oni mieli rację, że coś pominąłem. That's right. I thought so. In that case, say you take care of some of the samurai around here. Some unfortunate things happened, and now they're after me day and night. I'm at the end of my rope here. I tell you, these Ashina samurai got a stick so far up that... Well, you'd think they'd have bigger things to worry about than chasing after me anyway. Dobra. Czyli zadanie typu idź i wymorduj wszystko, co się rusza, bo tak. Spodziewam się jakiegoś ciekawszego wątka. Ja już widać ich. Nie mam zamiaru tam wracać na te dachy. Chyba, że ktoś naprawdę poda mi jakiś dobry powód, a póki co... Okazuje się, że tu nas nie było, więc no idę zwiedzać. Może coś znajdę akurat. No, poza tym mam tu całe zadanie. I chyba wpadłem w pułapkę. Nie. Sekiro potrafi się aż tak wspinać. Lepiej nawet niż myślałem. Widzicie? Nie da się wpaść z krawędzi, jak się chodzi na normalnym tempie. Nie to, żebym próbował czy coś. Ale widzicie, ta gra mnie po prostu rozumie, potrafi mnie ocalić od niechybnych śmierci. No chyba, że jestem na trybie sprintu, to wtedy niekoniecznie. Chyba tam był gdzieś ten gościu. Tutaj są oni, więc... Jak się okazuje... Dobre wyczucie przy kontrach potrafi spowodować, że jedną kontrą jestem w stanie prawie całkowicie unicestwić mojego oponenta, więc no. No widzicie? Tylko wyczucie. Mniej wspomnienia, więcej spokoju, wyczucia. Trzeba osiągnąć po prostu wyższe zen. I już wszystko się staje piękniejsze, łatwiejsze. Myślałem, że mi tu nie było. Nie no, naprawdę byłem święcie przekonany, że ja już tu byłem. A więc chodź, chodź. No chodź, pokaż co potrafisz. Faktycznie. Niewielka doza spokoju i wyczucia potrafi zmienić wszystko. A tamci już we mnie rzucają pewnie. Ci z dachów. Także no. Co mi tu mamy? Złom. Z żelaza. To ci. No, jak nic, kiedy tak mniej skupiam się na przyciskach, a bardziej na ruchach przeciwników, jakoś tak łatwiej idzie. Trochę łatwiej, żeby nie było. Tak teraz zauważyłem, że to jakieś ciekawe dymy są w sumie. Super. Ale faktycznie są to jakieś dymy. Czemu ja tego wcześniej nie zauważyłem? A w sumie dobra, ale nawet nie muszę się zastanawiać. Odpowiedź jest prosta, bo jestem ślepy. To niejednokrotnie już udowodniłem. Mam nadzieję, że wszystko już zrobiłem dla tamtego gościa. Jednak fajnie byłoby mieć kolejnego questa zaliczonego. Albo chociaż część questa, bo znajdziesz się jest bardziej rozbudowany. Friend. I owe you. Here, as promised. It's all yours.
Notatka o sygnałach kruków? Sądziłem jakąś normalną nagrodę, ale dobra. Notatka nawet sygnałów dymnych używanych przez kruki, shinobi z Ashiny. Różowe sygnały dymne są mieszane na dachach zamku w Ashinie. Mają wskazywać drogę krukom. Z pewnością nikt poza tym zabójczym stadem nie wie, jak z nich korzystać. Yeah, you still need... Sorry, but I don't do business in dangerous places like this. He who fights and runs away, you know. Maybe we'll cross paths again someday. Mhm, czyli chyba, że... chyba kupiec. I... w sumie to tłumaczy te wszystkie dymy. Dobra, więc... mówiłem, że nie będę już łaził po dachach, ale... ktoś mówi, że to może być jakiś... super. Brawo ja. Ja kontynuując, to może być jakaś porządniejsza nagroda za to, jeśli pójdę na przykład zgodnie z tymi dymami czy coś. A czemu akurat różowe? Tą drogą pozdrawiam Boba, jak już jesteśmy przy kolorze różowym. Może naprawdę warto byłoby się temu przyjrzeć bliżej. Może trochę różowe, może nie. Tego się nie spodziewałeś! Tak. Tego się nie spodziewał, jak nic. I gdzieś tu chyba był kolejny dym? A, no tak. Już musi być 50 tysięcy shurikenów w moją stronę. A ja nie mam tykwy. Więc standard zachowany. No nie wiem, jak to mogę skomentować to wszystko. Poza tym, że... czemu mówi, że te dymy po prostu były czymś w stylu... w ten sposób dowiesz się, jak masz iść. Nie. Tak więc, no kontynuując, liczyłem na coś innego. A żeby nie było, może naprawdę okaże się, że tutaj coś jest. O, latawiec. Chyba tylko gdzie są dalej te dymy? Dobra, wiecie co? Bardziej niż dym nie interesują te przeciwniki. No, więc kontynuując, jeszcze zanim... zajmę się znowu dynami, tak. No cóż. Jest ich tu dosyć dużo. To im można akurat przyznać, że mają przewagę liczebną i to porządną. Że w sumie to ja nie wiem, jak z nimi walczyć. To też im można przyznać. Wiecie co, może jednak jest jakiś sposób, żeby się dostać do środka. Oczywiście znowu gram agresywnie, co może przełożyć się na mój badziewny wynik. I wiecie co? Chyba te dymy naprawdę prowadzą gdzie indziej. Tak! Zobaczcie, to na, tutaj na tej wyższej partii dachu? Dachu, nie wiem. No ale jest więcej dymu. To naprawdę... nie czuję się aż tak dumny z tego wszystkiego, że to odnalazłem, bo no jak mówiłem, posiłkowałem się wiki. Wow, ale... dumny jestem z tego, że w ogóle jakoś
No, to, że tam jest jakiś NPC, dowiedziałem się z Wiki. A teraz okazuje się, że ten NPC prowadził do tego, czego szukałem tak przez cały czas ostatnio. Dobra, tak sobie mamy jeszcze trochę kasy, to... Idziemy ulepszyć sobie może jakiś sprzęt u tego całego gościa, no jak tam... Rzeźbiasz? Ja to chyba rzeźbiasz... Dobra, tak. Więc idziemy do rzeźbiarza. Ale najpierw oczywiście klasycznie Emma. I'm glad you've... There was a drag back. Dobra, nic nowego. Goodbye. Nudna jesteś. Czy mogę wejść w interakcję z tym Buddą? Może później sprawdzimy co i jak. Dobra. A teraz przejdźmy już do ulepszania. Wiecie co, nawet nie wiem od czego zacząć, tak szczerze, chociaż... Tutaj nie ma materiałów na włócznie, chociaż ulepszyć włócznie... No może warto by było, często z niej korzystam, chociaż z drugiej strony tutaj są ulepszenia... Tego czegoś, potrzeba trzech... Czterech, w sumie idealnie, dobra, bierzemy. Sprężynowa dysza ognista. Czwarty poziom informacji i tu jest dysza ogniowa... Okinagi? Jakieś specjalne rzeczy. Iskrzący topór. Długa iskra. Mowy kunai. To by było tutaj. Super. Dobra. Another time then. Mamy nową dyszę ogniową. No to jest po prostu rzęczek. A to ogniowa lufa wyposażona w mechanizm naładowany prochem. Użycie wymaga do symbol ducha. I tak. Zadaje wrogom wrażenia podmuchem ognia, wywołując stan anormalny w płomieniach. Mechanizm, który znowu można ładować, by uwolnić potężny podmuch płomieni gorącego powietrza, który rzuci wrogów. Aha. Tutaj ogniste tchnienie, czyli po prostu standard, a tutaj jakieś lepsze. Ten shuriken też miał takie funkcje? Aha. Dobra. Wiecie co? Aż se to wmontuję, bo jednak... A, jeszcze sprężną petardę mamy. Ja kosztuje tyle samo, więc... Symboli ducha, jak zapewne widzieliście, mam już pełno. O! Gościu tutaj siedzi. No dobra. Standardowe. Tak. A naładowane? Wow! Fajne! Teraz shuriken. A! To shuriken chyba też nawet tak mimowoli zadziałał. A teraz... Thanks again for bailing me out back at Ashina Castle. I'm gonna be hanging around here for a while. I need time to sort through all the info I've got. Speaking of which, I'm happy to do business with you anytime. Interested? Najpierw może pogadajmy, potem handel. Oh, so you're looking for goods instead of info, huh? I've always had sticky fingers, I guess. I end up collecting lots without really noticing. I got fed up with all the offerings and memorials, so I left the mob. But when I see a dead body, I can't leave it. Banda, banda. Ej, to jest ci handlarze, których wszędzie spotykaliśmy? Tych kup ofiar, kup ofiar, kup ofiar. Zobaczmy coś jeszcze. Hey, friend. If you're going to Ashina Castle, be careful. They've got all kinds of strange ones in there now, and lots of them at that. I know the interior ministers are afraid of Ishinashina, but it looks like they've found their nerve. Tide might be turning for Ashina. Czyli liczysz, żeby jakiś bunt był, czy coś? Hey, friend. Chyba to było. A póki co zobaczymy, co ma. Pastylki. Krew. Super, super. Cakiewki. Tabimaru. Natkatka. Krótki... Miecz krótki Kodashi, znany jako Sabimaru. Rzadka o pagodzie. Rzadka opisująca trzypoziomową pagodę. I tykwa. Wiecie co, ja tu zbankrutuję, ale... Wiecie co, no nie wierzę. Zabraknie mi trochę, więc... No, nawet jestem skłonny pójść do tych początkowych lokacji. Tutaj, tak jak było na początku. Ja muszę te, chociaż notatki, dostać. Nie interesuje mnie reszta.
No może poza tykwą, którą oczywiście z chęcią bym, no, przygarnął. Bo tykwa, no, zawsze przydatna, w szczególności w większych ilościach. Musisz 5 użyć tej butelki i dalej mi mało. Ja wiem, na co mi to tak szczerze będzie później. Patrząc na moje... Na to, że pomału się udoskonalam z graniem, to może... A wiecie co? Aż... To jest łatwy wróg, więc... Chyba to jest jakieś wzmocnione. Aż mam zerową odporność, to jest jakieś znacznie wzmocnione. Teraz chodź tutaj. Tak, jak się wyczuje, powiedzmy, to wszystko, to łatwiej jest walczyć. Można było się spodziewać. Tylko to trzeba wyczuć. A ja oczywiście wolę spamować przyciski, niż wyczuć wroga. Nie to, żebym dalej jakoś i próbował po prostu spalić przyciski, zamiast się wczuć we wroga. Dobra. Mamy 1000, stać mi na notatki, więc... Wracamy i potem zwiedzamy zamek. Wiesz co, no, nie będę ukrywał, ja po prostu miałem intuicję, że ten zamek nie może tak się szybko skończyć. Nie czuję się, nie jestem dumny z tego, że... No kończąc, że musiałem się po prostu użyć wiki. No ale... Kontynuując, no nieważne jak bardzo bym tego żałował czy coś, warto było. Więc notatka o tym całym Sabimaru i notatka o pagodzie. Dobra. Oczywiście, żeby nie było... Z chęcią to już przeczytam. Gdzie to jest? Notatka o pogodzie. Mówi się, że pogoda na terenie posiadłości rodu Jasna skrywała nigdy wielki skarb. Stała nad urwiskiem wzdłuż zbocza pokrytego krępimi bambusa. Wydaje się, że skarb miał coś wspólnego z technikami Shinobi. Nie potrafię dowiedzieć prawdy, lecz nazwali go błogosławioną mgłą. Wiecie co, chyba będziemy musieli zawrócić do tego całego tamtego, no, tam gdzie była pani Motyl. I notatka informująca, gdzie znajduje się miecz krótki Kodachi, znany jako Sabimaru. Pradawny Kodachi Sabimaru znajduje się w zamku w Ashinie. No, no shit, Sherlock. Podejrzewałem akurat tak. W uświęconym miejscu na sam dole wieży. Sabimaru dzierżono w dawnych wojnach jest. Jest prawdziwym skarbem Ashiny. Ponoć trująca rdzana jego ostrze potrafiła przepędzić nawet nieludzkie wojowniczki klonu Kami. Ale wiecie co? Fajnie, mamy nowe informacje, ale jednak no wolałbym zaprezentować starszą lokację. A, ona jest tutaj dopiero. Wiecie co, normalnie no... Dostałem informację, że tutaj coś pominąłem, to nie ma przebacz, ja idę, ja biegnę, ja muszę to znaleźć. Nie, nie poddam się. Mam sobie zobaczyć, gdzie to jest. A, to tutaj. A, spoko. Ta trzypoziomowa pogoda. Nie wiem, gdzie to jest. Nie zastanawiałam się nad tym. Może bym się szybko miał zastanowić. Ktoś mi mówi, że jeszcze trochę trzeba będzie przyciszyć chyba. Tak więc... No. Ja już się tym zajmę, przecież wam tam trochę... Żebym był znacznie głośniejszy względem gry, bo gra ma być tylko dodatkiem. Tak, znacznie lepiej. I co? O, już znalazłem coś chyba, czego wcześniej nie znalazłem. Może jednak niekoniecznie. Dobra, nieważne. Chyba jednak nie. Dobra, ale kontynuując, no... Sądziłem, że tutaj jeszcze coś zostało. Sądziłem, że jestem dosyć dokładnym zwiedzaczem. Zwiedziłem wszystko na tyle dobrze, że nie będzie tu nic do pominięcia. A tu jednak... Dobrze. Można te 500 sen, bo chyba tak to się nazywały, a ta waluta,
A znowu ten grubas. Dla mnie, bo ja nie mam nic do osób tęższych czy coś. Ale znowu, jak mam ich dosyć z perspektywy gry. Żeby nie było. Nie wiem, jak bardzo ten cukierek tak naprawdę pomógł. Ale tak czy jak, nie żałuję. Dobra, teraz gdzie jest toporek? A, jestem z kimś się za... Tam takimi jak ten. Kiedy jednak ta rozgrywka była jeszcze znośna. Żeby nie było, ja się nie mam zamiaru poddać. Wiem, że i tak powoli mi to idzie. A to na ilość odcinków. Teraz mi się wydaje, że naprawdę gdzieś tutaj, nawet z tej perspektywy, musi być jakiś sposób, żeby właśnie wejść i... Już nie żyje. Ale ogień magicznie ustał chwilowo. Teraz muszę tylko zauważyć, gdzie, co i jak. Teraz nie pamiętam, że spadłem z tej drogi. Musiałem płynąć. Może jeśli właśnie się nie spadnie. Nie spadnie, po czym znowu spada gość. Brawo ja. To by tam było dojść do tej całej pagody czy coś. Dobra, wiecie co, zobaczymy to nawet tak klasycznie. Też wątpię, patrząc na cały kształt. Tak, tutaj chyba byłem już ostatnio też. Nie? No, pewno, że byłem. A faktycznie tam, istotnie tam polazłem. Tutaj jeszcze była ścieżka. Chyba ostatecznie o tym zapomniałem nawet. A może tu byłem? Ja już nie wiem. Jak czy jak, no... Ten odcinek prawdopodobnie cały zejdzie właśnie na poszukiwaniu tego czegoś. Tam reszta odcinka cała zejdzie. W sumie odcinek to cały nie będzie z tego, patrząc już na to, że nawet... No, kontynuując, patrząc na to, że już i tak robiłem inne rzeczy i jest tu ciemno. Tak, bardzo ciemno nawet. Tak, dobra, to jest teraz jaskinia. Tym razem tu nie lezę. Chcę zobaczyć, czy jednak to gdzieś tutaj jest ta trasa do pagody, czy coś. Może jednak... Nope. Ach. Ja prowadzę tędy, to może tutaj coś? Jakoś gdzieś, coś, ktoś? Tak. Prawdopodobnie znalazłem tu coś. Wraz z wrogami, których... po prostu hejcę. Także... ja nawet nie będę z tym walczył. Nie są to minibossy, na szczęście. Więc ja pójdę dalej. Pastylki i... balon duszy nie był, czy jakoś tak? I nie ma... niczego. Normalnie jak na złość. Ja szukam tylko jednego miejsca. Jednej tej pagody, czy jakoś tak. O, ale tam... ale coś tam widzę. Dobra, idź stąd. No niestety. Chciałbym też, że może się nie skupi na mnie. No ale dobra. Najwyraźniej to nie tutaj. Jakoś gdzieś indziej to nie idzie. Więc...
Na gałąź posążek Buddy próbujemy jeszcze raz. Tym razem tam nie spadać. Może w ten sposób naprawdę się tam dostaniemy. I tutaj, tak. W sumie nie wiem, co innego mogę powiedzieć poza tym, że... Nie spodziewałem się naprawdę, że cokolwiek tutaj pominę. I muszę przyznać, że mimo tego, że tam dosłownie te pół godziny temu wszyscy strasznie hałasowali, trudno było się wypłapać co i jak, co chwilę musiałem wciszyć mikrofon zresztą. Na pewno widzieli, podczas poprzedniego odcinka widzieliście. Teraz nagle są grzeczni i mili domownicy i prawie w ogóle nie przeszkadzają. Więc jakbym na nich nie narzekał zazwyczaj, teraz muszę pochwalić. Chociaż oczywiście, no jak to tam mawia klasyk, nie chwal dnia przed zachodem słońca i pewnie zaraz się uaktywnią. Pełni. W sumie prawdopodobnie dużo łatwiej byłoby znaleźć tą pogodę, gdybym wiedział w ogóle, gdzie ona się znajduje. Ale jako jełop, który zamiast sprawdzić cokolwiek, poszarżuje na ślepo... O, to coś jest. Jako jełop, który szarżuje na ślepo, zamiast sprawdzić dokładniej, to oczywiście nie sprawdzę, czy tu jest pagoda, tam jest pagoda, czy coś, jak tam było, chyba pagoda. Tylko będę szarżował, bo czemu by nie? Wiecie co? Aż za dużo jest tych kapliczek, żeby to był przypadek. Więc cóż, jak to mawia klasyk, przypadek? Nie sądzę. I... Może jednak przypadek? Tak. Może jednak przypadek... Dobra, już sam nie wiem, tak naprawdę. Dobra, no nie, nie. Ja już nie wiem. Więc pozwólcie, że poszukam tego wszystkiego samemu, tam poza nagraniem najlepiej. A póki co, no... Posążek Buddy. Ma tak... czarować posążkiem, czy tam medytować, czy cokolwiek tutaj. No i na tym będę kończył odcinek. Bo tym razem wolę już kontrolować czas, a nie tak jak ostatnio zrobić wam... bardzo długi, bo tak już, no, montuje się od dłuższego czasu, wchodzi około 50 minut, więc no. No to zobaczymy po prostu w następnym odcinku. Na pewno już nie będę się ustawiał. Hej!